Cześć, ja nazywam się Przemek i prowadzę bloga antekwpodróży.pl. Chciałbym Was podczas tej prelekcji zabrać w podróż do Libanu, który z grupą przyjaciół odwiedziłem w styczniu bieżącego roku. Na czas prelekcji wyłączę kamerkę, żebyście mogli skupić się bardziej na slajdach. No to co, zaczynamy! Liban to taki mały kraj wciśnięty tutaj pomiędzy Izrael i Syrię. Dotrzeć tam możemy właściwie tylko na chwilę obecną samolotem. Z Warszawy lata lot. Oczywiście zakładamy, że mówimy o czasach, kiedy nie ma pandemii. Na wrzesień tego roku widziałem nawet jakiś czas temu tanie połączenia, gdzie bilety kosztowały około 400 zł. Ja natomiast udałem się tam przez Cypr, żeby dodatkowo spędzić kilka dni na tej fajnej wyspie. Z Cypru można tam dolecieć bezpośrednio Ryanairem, z Paphos, czyli mniej więcej tutaj, do Bejrutu lata właśnie Ryan. Ja za bilety w obie strony zapłaciłem gdzieś około 50 euro, ale widziałem takie, że można było kupić za 10 euro w obie strony z małym bagażem podręcznym. Liban jest dosyć małym krajem, jak sobie zobaczycie tutaj na mapie. Mniej więcej na długość to jest około 200 kilku kilometrów, a na szerokość w szerszym miejscu to jest około 90 kilometrów. Z północy na południe, mniej więcej tędy, biegną przez Liban góry. Najwyższy szczyt ma niewiele ponad 3000 metrów, więc w styczniu, gdy przylecieliśmy tam, to góry były tak mniej więcej od 1300-1400 metrów śniegu. Może się zdarzyć, że jeżeli będziecie tam i będziecie chcieli przejechać na wschód kraju z Bejrutu, na przykład do Baalbek, to może się okazać, że góry będą po prostu nieprzejezdne i policja będzie zamykać drogi. Niestety większość samochodów jeździ tam na oponach letnich, no więc możecie sobie wyobrazić, jak się fajnie jeździ takim samochodem. No ja miałem właśnie okazję. Jeżeli chodzi o nasz wyjazd, no to przylecieliśmy sobie do Bejrutu, czyli tutaj do stolicy. Wynajęliśmy sobie samochód i najpierw pojechaliśmy do Baalbek, w którym spędziliśmy jeden dzień. Z Baalbek planowaliśmy dojechać do Pszari, natomiast nie udało nam się. Pszari to jest miasto tutaj, takie nieduże. To jest taki, można powiedzieć, nawet kurort narciarski. Chcieliśmy tam pojechać, a po drodze zobaczyć taki niesamowity wodospad Batara, który widzicie tutaj w dolnej części zdjęcia na mapie. Natomiast kawałek od wodospadu, nie wiem, może ze 30 kilka kilometrów, okazało się, że droga jest zamknięta, ponieważ zeszła lawina i niestety, ale musieliśmy objechać dookoła, niemalże przez Bejrut, wzdłuż wybrzeża, aż dotąd i potem tędy do Pszari. Straciliśmy na to mniej więcej pół dnia. Kolejne dwa dni spędziliśmy tutaj w okolicach Trypoli. Oczywiście nie mylcie Tripoli w Libanie z Trypolisem w Libii, ponieważ niektórzy tak myślą. I z Tripoli udaliśmy się na południe kraju do miasta Tyr, które jest położone około 20 km od granicy z Izraelem. Jak wspomniałem, Liban nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem, a wynika to z tego, że miały miejsce dwie wojny libańskie, w których no, wojska libańskie walczyły właśnie z wojskami Izraela. Po jednym dniu spędzonym w Tyrze wróciliśmy do Bejrutu, czyli właśnie do stolicy, którą macie okazję zobaczyć tutaj na mapie.